Hello everyone, in this episode we will use a Arduino Nano, a voltage divider, a bench lab power supply to use a relay, and I will tell something about the code. The code is Dolmetsch in English, but it will be needed. I'll do a subtitle to this episode because I will continue in Polish. Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy używać Arduino, które jest zasilane na analogowe wejście z dzielnika napięcia. Zasilane będzie to zasilaczem laboratoryjnym i będziemy sterować tutaj tą płytą z przekaźnikami, które są separowane galwanicznie i możemy tutaj podłączyć odgrzałki po daną sekcję domu. I będę mówił, o co chodzi w kodzie. A w ramach potrzeby, że to będzie international, będzie też wstęp po angielsku. A więc zaczynamy. Zaczniemy od dzielnika napięcia. Jest tu mniej więcej pokazany schemat, jak wygląda dzielnik napięcia. Mamy wejście, czyli plus. U nas to jest ten czerwony, który idzie do zasilacza laboratoryjnego. Mamy minus czarny, który jest tutaj do mostka. Wszystkie minusy są połączone razem, żeby... Właśnie, pokażę to od razu tutaj. Mam nadzieję, że złapię ostrość. I jest 0. I to nas interesuje, że w momencie pomiaru nie mamy jeszcze podalonego zasilania i mamy 0. Tutaj mamy jeszcze jeden rezystor. Zmieniałem, bo się nie umiałem strzelić, bo chodzi o to, żeby przy ustawianiu... Teraz tutaj to Wam pokażę. Przy ustawianiu tej wartości, przy 31 V, musi być 31 V, tak jak tu na przykład na mierniku. Tu będzie 31 V. Tu będzie parametr, że jak będziemy mieli 31 V, to tutaj będzie tak samo nam pokazywało 31 V. I tak, tutaj jeszcze z doświadczenia mam dorzucony kondensator na wyjście z dzielnika napięcia, który idzie na pin z Arduino i na masę, który też idzie do Arduino. Więc to jest od strony technicznej. Później jeszcze zrobię rysunek, jak co wszystko jest połączone, żeby każdy miał łatwiej, jak co jest połączone i tak dalej, więc zaczynamy jechać z tematem. A więc zaczynamy od tego, że mamy ustawione na 5 V, od tego zaczynamy. Mamy 5 V, 100 mA, ponieważ korzystamy z wejścia analogowego, które jest dedykowane tylko do 5 V, nie chcemy spalić. Więc podłączamy sobie podgląd na port szeregowy i mamy 0. Odpalamy zasilacz i jak widać na mierniku, na zasilaczu i na kompie mamy 4900 z czymś mV. Tym, że będziemy sobie tutaj dźwigać, bo ja już mam to ustawione, więc nie ma problemu. Mamy na 20 V. Tutaj też mamy 20 V. No takie 19,9. I tutaj mamy blisko 20 V. Pamiętajmy, że to nie jest urządzenie klasy pomiarowej. To jest program Arduino i w zależności jak wykonacie dokładnie dzielnik napięcia, tak dokładnie Wam to będzie działać. A jest to bardzo czułe, dlatego robiłem korekty. Bo jak widać miałem od 1003 i skończyłem na 915, bo zmieniłem ustawienie kabli i tak dalej. Zmieniło się pole magnetyczne, kable się zmieniły, dodałem miernik, co jest dodatkowym jakby zakłóceniem w układzie i musiałem na nowo programować wszystko. Dlatego zmieniałem tutaj ten parametr. I w ramach, żeby Wam pokazać, że to nie jest jakieś tam coś, to sobie zmienimy. Damy sobie na przykład 1000. Damy sobie wgraj. Na czas wgrywania sobie rozłączymy zasilanie. I piszę wgrywanie. Mam nadzieję, że widać. Ładowanie zakończone. Podłączamy z powrotem.
otwieramy sobie port szeregowy i widzimy, że mamy 18. Ostatnio mieliśmy 20, czyli idzie to przesterować. I teraz wracamy do tego, co miałem, czyli miałem moje 915 i wracamy do 915. Odłączamy zasilanie z portu i wgrywamy ponownie, tak żebyście mieli wrażenie, jak to się mniej więcej robi i w którą stronę. Czyli jak odjąłem, dodałem, to napięcie spadło, bo im wyżej, tym jesteśmy bliżej tego zasilania. Im niżej, tym jesteśmy jakby niżej zasilania. To jest niestety metoda prób i błędów. Dobrze. Patrzymy jeszcze raz i jesteśmy znowu w tym samym punkcie, więc urządzenie jest powtarzalne, bo wyrzuca te same na parametry po zmianie jakichś zmiennych. Ale o co tutaj nam chodzi? Głównie w tym. Dobra, wyłączyłem zasilanie, kondensator się rozładował. Miał być ten przycisk. Będę Wam pokazywał krok po kroku, co kod będzie wyrzucał. Za chwilę powinno wyrzucić, bo tak jednym okiem, o, było na pewno napisane. Zaraz Wam pokażę. Tylko autoscroll wyłączę. Autoscroll i było napięcie włączenia osiągnięte. Włączymy sobie autoscroll ponownie i to sobie leci. I o co tutaj kaman? Jak widać, przekaźnik jeszcze się nie załączył. Załączy się ten przekaźnik. No, akurat się załączył. Ponieważ w programie jest kilka parametrów, do których zaraz będziemy właśnie przychodzić. W programie są takie parametry jak, żeby palcem pokazywać albo myszką. Pokażemy myszką. To jest napięcie, przy którym będzie się nam załączał przekaźnik na wyjściu PD4. Czyli musimy znaleźć PD4 i to będzie nasz pin roboczy, jak jest opisane. Więc po osiągnięciu napięcia, po czasie oczekiwania, czyli to nie jest tak, że to będzie od razu się włączało, mamy tutaj opóźnienie i to jest w milisekundach. Czyli milisekundy to mamy, ucinamy tyle. Czyli to jest 30 sekund. Jakbym dał tak, czyli byśmy mieli 3 sekundy. Teraz może zdążę jeszcze szybko wyłączyć. Obniżymy zasilanie do 20 V. Ładowanie zakończone, czyli ciągło zaś program, podłączymy i mamy dalej 20 V i lecimy na powiedzmy 29, włączenie, no nie zdążyłem, i po 3 sekundach, gdzie to jest tu, po 3 sekundach osiągnęliśmy załączenie. Możemy sobie to ustawić dowolnie, że na przykład po 5, 10, 20 sekundach, bo to jest zabezpieczenie, że jak będzie jakiś pik napięciowy, żeby nie było non-stop włączania, bo kiedyś miałem z tym problem, dlatego to dodatkowo powstało. I to było dobre na 30 sekund, bo jak coś się będzie działo, napięcie będzie skakać, to będzie niwelowało miganie, załączanie przetwornicy, włączanie, wyłączanie grzałki co chwilę i tak dalej. Ale możemy to dostosować do swojej aplikacji i co będziemy chcieli. Dlatego jest komentarz czas oczekiwania przed włączeniem w milisekundach. Więc tak, mamy włączenie i mamy wyłączenie. Wyłączenie działa natychmiastowo, czyli mamy tutaj załączone. Spróbuję jednym okiem. O, tak. Będę obniżał napięcie i spadniemy i od razu wyłącza. Wyłączanie działa natychmiastowo, bo to jest zabezpieczenie akumulatorów po prostu. Jak wydoimy za bardzo, żeby
nie przewalić za bardzo. Więc tak, mamy wytłumaczone A1, to jest miejsce, gdzie podłączamy dzielnik napięcia. Built-in LED, to jest dodatkowe oznaczenie, tu na Arduino jest L dioda i ona się oświeca, jeżeli jest wysterowany przekaźnik. PD4, już mówiłem, że to jest nasz pin roboczy, który będzie sterował czymś. On podaje wtedy 5V i musimy dobrać urządzenie, sobie odbiornik, który będzie te 5V jakoś interpretował jako sygnał. To tłumaczyłem, to mamy dostrajanie napięcia. Mamy tutaj zabezpieczenie, jakbyśmy przewalili coś. Mamy właśnie napięcie załączenia, napięcie wyłączenia, opóźnienie wyłączenia. To mamy komunikację z komputerem przez port. Co tu mamy jeszcze? To już jest część programu. Jak ktoś będzie zainteresowany, to może sobie tym jeszcze tutaj kopać. Mam nadzieję, że widać. Ale każdy z Was będzie miał dostępny kod, więc może w tym kopać ile wlezie. Tym bardziej, że wszystko jest rozpisane i każdy może sobie z tym robić co chce. Ale najważniejsze, żeby to był freeware. Nie życzę sobie, żeby ktoś na tym zarabiał. Możecie to na własnych kanałach udostępniać, robić własne wersje tego. Tylko proszę tego nie sprzedawać, bo to jest freeware. Każdy dla swojego pożytku, bądź możecie komuś coś zrobić, ale nie za kasę. Proszę ja Was. Bo tutaj jest ten całe zamieszanie jest o to, żeby to było za darmo. Więc proste jak budowa cepa, jakby było jakieś pytanie, pytajcie. Będę starał się odpowiedzieć. Możliwe, że zrobię dodatkowy odcinek. To będzie na tyle. Nie będę komplikował. Dziękuję serdecznie wszystkim za obejrzenie. Do zobaczenia, do następnego. Cześć!